W imieniu uczniów klas maturalnych witamy dyrekcję, szanowne grono pedagogiczne, rodziców, media oraz zaproszonych gości. Wkrótce, za mniej niż 100 dni, przystąpimy do jednego z najważniejszych egzaminów w naszym życiu, który pozwoli nam przekroczyć symboliczny próg dojrzałości. Ten niepowtarzalny bal skłania nas do refleksji nad czasem, który upływa nieubłaganie szybko. Tak niedawno przecież po raz pierwszy przekraczaliśmy próg naszego liceum. Przeżywaliśmy tutaj wzloty i upadki, naszą młodość. Wielu z nas zapewne wiąże z tym miejscem swoje najlepsze wspomnienia. Za to chcę wam serdecznie podziękować. Miejmy nadzieję, że dalej... Również są znaleźć. Ceny były to miłe wspomnienia. Dzisiejszy wieczór niewątpliwie będzie jednym z nich. Bardzo dziękuję Karolinie Kamilowi za oddanie mi głosu. Przygotowałam sobie kilka słów, którymi chciałem rozpocząć dzisiejszy bal studniówkowy, ale się okazało, że wiele z tych słów było tutaj w powitaniu i w tych słowach wstępu naszych kolegów i koleżanek. Ale myślę, że tradycją naszej szkoły jest to, że rozpoczynamy studniówkę w ostatnich latach, z tego co pamiętam, kiedyś również tak było, słowami naszego patrona Adama Mickiewicza. Pozwólcie, że w tym roku również rozpocznę od jego słów. Hej, mi ramię do ramienia, wspólnymi łańcuchy opaszmy ziemskie kolisko, zestrzelmy myśli w jedno ognisko i w jedno ognisko duchy. Takimi słowami w słynnej odzie do młodości nasz patron Adam Mickiewicz pisał o potędze młodości, która rządzi się swoimi wewnętrznymi, takimi bardzo silnymi prawami, jakim jest solidarność, jedność, przyjaźń i miłość. Bardzo bym chciał, i tego wam niezmiennie życzę na początku moich słów, żeby właśnie te wartości wam towarzyszyły i w dniu dzisiejszym, i w przyszłości. Chciałem serdecznie i oficjalnie przywitać wszystkich naszych tegorocznych maturzystów na balu studniówkowych wraz z osobami towarzyszącymi. Witam was bardzo serdecznie. Jak przed momentem powiedziała Karolina i Kamil, do studniówki do matury waszej zostało niespełna 100 dni, ale oczywiście nie dzisiaj, o maturze nie będę mówił, więc nie bójcie się, nie będzie powtórki z Mickiewicza i innych lektur. Wiecie o tym doskonale, że to jest czas bardzo ważny, ale bardzo was o to proszę, żebyśmy dzisiaj wyrzucili z głowy maturę, wyrzucili z głowy egzaminy, podstawy programowe, żebyście dzisiaj w tym takim waszym najbliższym towarzystwie, które od 4 lat wam towarzyszą, wasi znajomi, przyjaciele, koleżanki, często może jakieś miłości szkolne, żebyście z nimi spędzili czas. A gdy odpoczniecie po dzisiejszej studniówce i wrócicie w poniedziałek na lekcje, bo przypominam, że są lekcje, sorry, to pamiętajcie o tym, że na tej ostatniej prostej my będziemy na stanowisku, my będziemy czuwać, żeby was wspierać na tej ostatniej drodze waszej szkoły. Szkołę tworzycie wy swoją obecnością, pracą, czasem mniejszym, większym zaangażowaniem w to, co w niej podczas zajęć nie tylko robicie, waszą systematycznością, ale też waszymi przyjaźniami, miłościami, o których już wspominałem. Pamiętajcie, że my jesteśmy i będziemy wam pomagać i możecie na nas liczyć. Niech zatem krok Poloneza prowadzi was ku wymarzonej przyszłości, a to, co za wami, niech pomoże wam uzyskać wyznaczone cele. Bal studniówkowy Anno Domini 2023 uważam za otwarty. Udanej zabawy. Thank you.
serdecznie dziękujemy. Tak jest, i udanej stylówki dzisiejszej.